Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus rozpoczyna swoisty dialog, jednak bardzo różni się on od tego, co my dzisiaj nazwalibyśmy dialogiem ekumenicznym. Pan Jezus spotyka się z uczonymi w piśmie i faktycznie rozmawia, jednak nie wspólnie poszukując z nimi prawdy, a bardzo jasno dając świadectwo prawdzie. Pan Jezus mówi: kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. Żydzi na to próbują ostatecznie ukamienować Pana Jezusa. Natomiast wcześniej jeszcze żądają od Niego wyjaśnienia, kim jest ten Ojciec, o którym On mówi. I to wyjaśnienie jest jednym z tych najważniejszych momentów w ogóle w Ewangelii według świętego Jana. Ten moment, gdy Pan Jezus wyjaśnia: ale jest Ojciec mój, który mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem, ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy, kłamcą. Ale ja Go znam i słowa Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi: 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś. Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. A więc Pan Jezus daje tutaj świadectwo prawdzie i za to chcą go uczeni w piśmie ukamienować. Jest to bardzo ważny fragment, gdyż Pan Jezus tutaj bardzo wyraźnie mówi, kim jest. Dla uczonych w piśmie to jest ogromne zgorszenie, gdy Pan Jezus już nazywa Boga swoim Ojcem. My przywykliśmy do tego sposobu mówienia, natomiast dla nich bardzo słusznie zresztą było to coś absolutnie szokującego, bowiem oni rozumieli to i słusznie, że gdy ktoś nazywa Boga swoim Ojcem, to oznacza, że ma tą samą naturę, boską naturę. Pomimo tego, że być może by nie ubrali tego w te słowa, to tak to właśnie rozumieli. On się czyni równym Bogu, brzmiało ich oskarżenie. Pan Jezus nazywa Boga swoim Ojcem, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem. To jest Ojciec Pana Jezusa, ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Ale dalej jeszcze, gdy Pan Jezus wypowiada te słowa: zanim Abraham stał się, ja jestem. To jest podwójnie szokujące, bo z jednej strony Pan Jezus mówi o swojej wieczności, zanim Abraham stał się, z drugiej strony używa tych zakazanych słów, można powiedzieć, tych słów, które oznaczały imię Pana Boga, których nie można było tak sobie po prostu wypowiedzieć. Wprawdzie w samym Starym Testamencie nie było zakazane, aby używać Bożego imienia. Należało tylko okazywać mu odpowiedni szacunek, ale tak to było rozumiane, tak to zinterpretowano, że ten szacunek należy okazywać poprzez unikanie w ogóle wypowiadania tego Bożego imienia. A to ja jestem, który jestem, w ten sposób Bóg się przedstawia Mojżeszowi i te słowa ja jestem już były dla uczonych w piśmie swego rodzaju bluźnierstwem, były niepotrzebnym wypowiedzeniem Bożego imienia. A tutaj Pan Jezus odnosi te słowa do siebie jeszcze chwilę wcześniej, mówiąc o swojej wieczności. Zanim Abraham stał się, ja jestem. To jest podwójne bluźnierstwo dla nich. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. A więc za to świadectwo prawdy, które Pan Jezus złożył, chcą go ukamienować. No i zwykle tak się właśnie kończy taki prawdziwy dialog ekumeniczny, to znaczy gdy człowiek daje, niezłomnie daje świadectwo prawdzie, to zawsze znajdzie się część tego świata, która w odpowiedzi chwyci za kamienie.
Nie znaczy to oczywiście, że nie należy dawać świadectwa prawdzie. Wręcz przeciwnie. Właśnie należy iść. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale nie należy w żadnym wypadku próbować tak rozmawiać, żeby za wszelką cenę nikogo nie sprowokować. Pan Jezus takiego przykładu nam nie dał. Również wtedy, gdy rozmawia z Samarytanką, gdzie jest przecież bardzo łagodny, gdzie bardzo powoli i spokojnie prowadzi ją do prawdy i wtedy, choć w sposób dyskretny i łagodny, jednak wykazuje jej błąd. I ta rozmowa faktycznie jest pięknie skuteczna. Widać głębokie nawrócenie w tej Samarytance, ale przecież Pan Jezus tam prawdy wcale nie ukrywa i zwraca uwagę na jej grzechy. Gdy mówi do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie: i ja Ciebie nie potępiam, to dodaje również: idź i nie grzesz więcej. Ale wróćmy do naszej dzisiejszej perykopy. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Jeszcze nie nadszedł czas na mękę Pana Jezusa. Jeszcze nie spełniło się wszystko, co miało się wypełnić. Jeszcze nie został ustanowiony Najświętszy Sakrament. Jeszcze musi się sporo wydarzyć, zanim Pan Jezus będzie mógł cierpieć. Dlatego Pan Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni. To Pan Jezus więc decyduje, kiedy ta męka się rozpocznie. To On decyduje, kiedy swoje życie odda. Nikt mi tego życia nie zabiera. Ja sam je oddaję. Jednak już ten fragment z Ewangelii oczywiście zapowiada nam, co się wydarzy i nie przez przypadek jest on przeznaczony właśnie na pierwszą niedzielę męki pańskiej. Wchodzimy w ten okres męki pańskiej, widać to wyraźnie, gdy tylko wejdziemy do kościoła, widzimy zasłonięte krzyże, zasłonięte obrazy, figury. Kościół ukrywa się za żałobnym welonem, rozważając w skupieniu mękę pańską. I my teraz wykorzystajmy ten ostatni czas Wielkiego Postu. A to jest czas naprawdę błogosławiony. Kościół nie przez przypadek ustanowił ten okres męki pańskiej na zakończenie właśnie okresu Wielkiego Postu. Po to, żeby ten ostatni moment Wielkiego Postu jeszcze podkreślić, żeby nas zachęcić do jeszcze większego zaangażowania w walkę z naszymi wadami. Żeby nie odpuścić tutaj pod koniec. Wiemy, że łatwo może tak się wydarzyć, że człowiek zacznie z dobrymi postanowieniami, a później z czasem one gdzieś tam przygasają. Dlatego potrzebujemy nowego bodźca i takim bodźcem jest właśnie ta zmiana, to wejście w okres męki pańskiej, zasłonięcie tych obrazów, to musi być, to jest widoczne, to jest takie od razu bardzo czytelne i skorzystajmy z tego wszystkiego. Razem z Kościołem Świętym, z całym Kościołem Świętym rozważajmy teraz tą mękę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeszcze przyłóżmy się do naszych postanowień wielkopostnych, a jeśli o zgrozo żadnych postanowień nie zrobiliśmy, to wykorzystajmy ten okres męki pańskiej jako ostatni dzwonek, żeby takie postanowienia zrobić, bo o to chodzi w tym okresie Wielkiego Postu, aby walczyć ze swoimi wadami, aby poprzez umartwienie, poprzez praktykowanie dobrych postanowień walczyć z wadami, wypracowywać w sobie cnoty. Okres męki pańskiej to również czas, który został zniesiony w nowym kalendarzu liturgicznym i jest to jedna z tych zmian, których w ogóle sensownie obronić się nie da. No bo jaki może być cel w zniesieniu okresu męki pańskiej, czy też w zniesieniu przedpościa? Te dwa czasy miały ogromne znaczenie duszpasterskie. Najpierw przedpoście ma nas przygotować na okres Wielkiego Postu, czas, w którym mamy zrobić te dobre postanowienia, a później właśnie okres męki pańskiej po to, żeby jeszcze na koniec nas zachęcić do podjęcia zwiększonego wysiłku w walce z naszymi wadami. I ich zniesienie, tych czasów jest szokujące i moim zdaniem nie da się tutaj podać jakiegokolwiek sensownego powodu. Gdy wchodzimy w ten okres męki pańskiej, to pamiętajmy również o tym, żeby wszystkie te cierpienia, które na nas przyjdą, żeby znosić je razem z Panem Jezusem. Być może teraz, w tym okresie świątecznym, jeszcze zaostrzą się prześladowania wobec liturgii. Być może przyjdzie nam płacić mandaty za uczestnictwo we mszy świętej. Pamiętajmy o tym, żeby zawsze każde cierpienie
odpowiednio wykorzystać, każde cierpienie dźwigać razem z Panem Jezusem, w zjednoczeniu z Nim, w oddaniu, w pokoju, z miłością do Pana Jezusa, jako pokutę za nasze grzechy, jako środek do wysługiwania łask dla nawrócenia grzeszników i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy o tym. Nie marnujmy naszego cierpienia, które na nas może przyjść. Bowiem człowiek, który w złości, zgorzknieniu, w pretensjach przyjmuje cierpienie, nie tylko dźwiga to całe to cierpienie, ale jeszcze grzechów na swoją duszę, zaciąga grzechy na swoją duszę, zaciąga i nie tylko musi całe to cierpienie dźwigać, ale dźwiga jeszcze wtedy ten cały ciężar swojej złości i swojego zgorzknienia. A gdy dźwigamy nasze cierpienia razem z Panem Jezusem w oddaniu, w pokoju, z miłością, jako pokutę, wtedy każde cierpienie staje się zupełnie inne. Wtedy takie cierpienie naprawdę może być czymś wielkim, czymś pięknym. A więc rozważajmy mękę Pana Jezusa, jednoczmy się z Panem Jezusem, starajmy się dźwigać wszystkie te nasze cierpienia w zjednoczeniu z Nim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.